Manor Lords, najbardziej ekscytująca i wyczekiwana gra, o którą obserwujemy od ponad 2 lat, będzie dostępna na Steamie za darmo. Co skłoniło producenta do takiego kroku i co nam zaoferuje? Koniecznie zobaczcie w tym materiale. Manor Lords to strategia czasu rzeczywistego osadzona w czasach średniowiecza, w której naszym zadaniem będzie budowanie dobrze prosperującej osady, rozbudowa jej, zapewnianie miejsc pracy nowo przybyłym mieszkańcom i wszystkich dóbr, które oczywiście potrzebują. Pojawia się tam także mocny aspekt bitewny, gdzie będziemy przejmować kolejne terytoria, walczyć o ich utrzymanie, a także walki z bandytami, którzy z całą pewnością będą nas nachodzić. Na pierwszy rzut oka wydaje się zwykły RTS, tak jak każdy inny. Nic bardziej mylnego. Manor Lords to naprawdę wyjątkowa produkcja, na którą powinien zwrócić uwagę każdy miłośnik RTS-ów, a tym bardziej miłośnik średniowiecza. Jest ona w całości tworzona przez jednego polskiego producenta o nazwie Slavic Magic, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy słowiańska magia. W takim razie zobaczmy, jaką magię tutaj mamy. To, co mnie urzekło najbardziej w tym RTS-ie, czego tak naprawdę wypatruję w każdej dobrej produkcji tego typu, to system budowy. Struktury powstają kawałek po kawałku, beltka po belce. Nie ma tutaj czegoś takiego jak teleportacja, wynurzanie się, pojawianie się znikąd. Tu struktury powstają kamień po kamieniu. Każdy aspekt tego tytułu został dokładnie przemyślany i w większości odwzorowany na podstawie średniowiecznych rycin. Struktury, ubiór, przedmioty, to wszystko jest na podstawie historii średniowiecznej Europy. Jeżeli chodzi o system walk, potyczek, te zostały zaprezentowane w systemie tak jak widzieliśmy w Total War, czyli 1000 jednostek na polu bitwy. Producent dołożył także tutaj ogromnych starań. W tym momencie mamy możliwość ustawienia wyglądu naszych jednostek, mamy możliwość zarządzania w stylu formacji, ustawiania jakiejś różnego rodzaju taktyki możemy zastosować. System walki jest bardzo dobrze, realistycznie przedstawiony. Te potyczki naprawdę wyglądają epicko, zdecydowanie lepiej niż w Total War. Tutaj przechwytywanie ruchu, z którego twórca skorzystał, bardzo pomogło w przyspieszeniu prac, ale dało ogromnego realizmu. Zresztą sami widzicie, jak to wszystko tutaj wygląda. Wygląda to po prostu przepięknie, epicko i w końcu mamy odczucie, że to są walki średniowiecza. Pora teraz na kilka słów od producenta, który opowie wam dokładniej o tym, o czym na pewno ja jeszcze nie wspomniałem. Welcome to Manor Lords. Let's get to work. In this video, I'd like to introduce you to some of the core mechanics of the game, including regional development, trade and military recruitment. We need more workers here. The map in Manor Lords is divided into regions. Each region has its own resources, as well as a development tree. When you upgrade the residential buildings in the region, you get development points, which you can spend to unlock new development branches. This means that different regions may specialize in different things. Some may be more optimized for farming. Some for mining,
and some will process the resources to make expensive goods, like shoes or clothing. Depending on the optimization of your production chains, the price of the goods will change, affecting the market attractiveness. Free merchants will travel more frequently to towns that have rare and more affordable goods. These merchants are the only way to get wealth in the game. Lord's treasury, however, is split from the regional wealth. As the lord or lady, you must tax your towns and villages in order to get money for your personal endeavors. There are different taxes giving various benefits. For example, the tithe goes straight to the church, but in return, the church gives you influence. Every so often, the king gives out valuable rewards to the most influential lords on the map, including new territories. You can compliment or insult other lords via the diplomacy system to affect their influence. The recruitment system in Manor Lords has been redesigned after some community feedback. It is now divided into three unit categories. First type of recruits are the peasant militia. You can call to arms the peasants from your villages. They grab whatever improvised weapons they have and join the fight. War is coming! This will hit your economy, and you'll need at least a couple of villages to form an army. If you want better militia, you must train them at the training camp or the archery range. The second type of recruits are mercenaries. They cost silver and a lot of it. The last type is Lord's Retinue. This is a limited, heavily armored unit that you can customize to your liking. Thank you for joining in for this short preview of Manor Lords gameplay systems. If you're interested in discussing the game, be sure to visit Manor Lords Discord and subreddit. Pora w takim razie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego twórca takiej gry jak Manor Lords udostępni ją za darmo. Od ponad 2 lat, jak obserwuję tworzenie tego tytułu, widzę zdecydowaną zmianę, zdecydowane ulepszenia, poprawy. Sam twórca wykonuje ogromną pracę, ogromny kawał pracy samodzielnie. Ale ta praca nie mogłaby być też wykonana, jeżeli by nie miał odpowiedniego wsparcia społeczności. Twórca wielokrotnie kontaktował się na Discordzie, na Twitterze, udostępniając fragmenty nagrań z tego, co właśnie tworzy, z zapytaniem, czy dany element się podoba, czy to, co nad czym pracuje, spełnia oczekiwania graczy. Prosi społeczność o uwagi, sugestie, pomysły na to, jak mógłby tą grę jeszcze lepiej ulepszyć, udoskonalić. Reaguje na każdą sugestię, propozycję zmiany, ulepszenia, porównuje ją z wersjami historycznymi, bo dokładnie analizuje to, co właśnie w tych rycinach się znajduje i jeżeli się to przyjmie, to zdecydowanie to wdraża. Wprawdzie takie podejście zdecydowanie wydłuża czas na stworzenie tytułu, na produkt finalny, do którego będziemy mieć dostęp w pełni, ale Manor Lords według Slavic Magic ma być naprawdę unikatowe, jedyne w swoim rodzaju, nie będzie możliwe do podrobienia. I dlatego też Manor Lords będzie dostępny za darmo w wersji demo od 3 do 10 października w ramach festiwalu Steam Next Fest, gdzie będziemy mieć dostęp do wielu dem, ale właśnie producent Manor Lords Slavic Magic liczy na feedback, liczy na recenzję, liczy na ocenę dotychczasowej pracy i jeszcze może jakieś uwagi, co zdecydowanie chcielibyście, żeby poprawił, ulepszył, zanim wyda produkt finalny.
Dlatego dla wszystkich zainteresowanych, wszystkich chętnych serdecznie z Was zapraszam od 3 do 10 października. Pobierzcie, zainstalujcie, przetestujcie i zdecydowanie odpowiedzcie twórcy, czy Wam się ten produkt podoba. Serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś chce zobaczyć moje poczynania w tym tytule, na pewno się nie rozczaruje. Zapraszam na kanał Staniu Game.